Cześć, witam serdecznie. Jestem Bartul. Oglądacie 10. odcinek z Doom Eternal, pierwszy DLC. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku uda nam się tutaj już zakończyć ten dodatek. No, zobaczymy. Tutaj widzę, jest boss do pokonania. Dobra, zbierzmy ten dokument. To chyba zresztą zbierałem, tylko mi się chyba nie zapisało. Dobra, aktywujmy to. Ale jeszcze zobaczmy. Aha, tutaj mamy HPK. A ja wszystkie chyba tutaj apteczki. A nie, nie pozbierałem. To mi się to przyda. Kurde, skąd tyle tych rzeczy tutaj jest? Aha, chyba jak się wczyta grę, to się wszystkie przedmioty odnawiają. No, teraz mam 200 HPK i 45 pancerza. Możemy gnać dalej. Powiem wam, że mnie tak głowa napierdziela. Ale mam zatoki chyba chore. Przez tę klimatyzację, żebym się sprawił. A to tak należało wskoczyć. To do góry tu i tu dopiero w tędy skok. A ja próbowałem bezpośrednio stąd i raz mi się udało. Zresztą to jest udowodnione na poprzednim nagraniu. Ale pamiętam, że kilka razy próbowałem. Że musiałem cięcia robić. Ale jaja. Co to aktywowałem? A tutaj nie ma nic? Nie ma nic. Trzy przejścia. Aha, fajnie masz. Kurde, bela, ale balans. No i proszę Państwa, tak się właśnie traci dwa życia. Ja pierdzielę. Jakiś nowy typ przeciwnika jest chyba. A nie, to ty wywalczyłem już. Dawaj moje życie, Braniu. Co ta kurwa tyle żyje? Aha, bo to jest kurwa ten. Aha, nie mam tego, świetnie. Nie wiem, ile nawet miałem życia, przyznam szczerze. Ale... Znaczy, ile żyć miałem dodatkowych. Ale kurde, słabiutko. Gość miał tą całą, jak on się to nazywa, tego stwora niebieskiego,
który jest, kurde, cholernie ciężka sprawa. Czekajcie, bo tu mamy dwa przejścia. A to jest zamknięte, aha. Świetnie masz. To jak tam się dostać? Kurde, pieczone. Aj, kurde. Ta gra jest naprawdę jakaś popierdzielona dokumentnie. Co to za broń? Snajper nam siada. No wszystko fajnie, tylko straciłem jeden punkt życia. Niestety. Ale powiem wam tak, przepraszam, następny dodatek gramy na najłatwiejszym poziomie trudności, bo to jest jakaś masakra. Naprawdę. Za dużo się denerwuję.
A, tu też jest zamknięte to przejście. O kurde, jak ten dodatek zrobić? O shit. Kurde, z jednej i drugiej strony to jest zamknięte? Aha. A to co to jest? Aha, wyskok to nam daje. Ja wiecie co, mam nadzieję, że jak tędy pójdę, to nie będę walczył drugi raz z tą hordą. O, żeż kurde. Aż on sobie aktywował. Świetnie po prostu. Rewelacja. Ja cię pierdzielę. Aha, kuźwa mać. Dobra, ładnie. Przetrwałem. Niepotrzebnie się tu pchałem. Z drugiej strony jakaś tam satysfakcja jest z wygranej, aczkolwiek dobrze nie straciłem życia. Ale może tutaj mi coś to pomoże odblokować tę zagadkę z tym dokumentem, bo to jest w zasadzie przedostatni dokument do zebrania. Kurde, zamknięte to jest, cholera. Ale powiem wam, że to jest przesrane trochę. Dobra, musimy teraz to rozwiązać. Tak, na pierwszej kolejności to chyba tutaj to pykniemy. Kurde! Aha! O kurde, to tutaj... Jak tam doskoczyć? Kurde, ja mogę tylko jeden skok zrobić. O kurde. Niedobrze. Aha. Ja pierdziu. Jeśli zabijesz mrocznego pana, to zniszczysz wszystkie demony poza ich światem. No czekajcie, tu mamy jeszcze, widzicie to. No tak, i doskoczymy. Aha, to mnie tu przyniosło z powrotem, dobra. Nie chcę mi się czytać, pokażę wam tylko grafikę.
Poczekajcie, bo to nie tutaj. Serafin. Zobacz zawartość. Aha, nawet nie mogę grafiki zobaczyć. No nic, miecza z tym. Muszę teraz to powtórzyć drugi raz. Dobra. No to jeszcze mam jedną znajdźkę. Dobra, lektura obowiązkowa, odblokowane osiągnięcie. Chyba mamy wszystkie znajdźki zebrane dokładnie tak. Tu mamy ojciec, tak? Zobacz zawartość. Dobra, jestem gotowy na totalną zagładę. Pytanie, co tu będziemy musieli szczególnego zrobić, żeby pokonać bossa? Bo przypuszczam, że sama broń zwykła nie wystarczy. Tu mamy jakieś teleporty. Ciekawe, jaką postać przybierze. Ten Slayer to chyba nigdy nie mruży oczu. Shit. Czekajcie, muszę tu chyba sobie wziąć. A, jakoś ma pasek zdrowia, dobra. Nie wierzę. O shit. Gdy Samur aktywuje swoją duchową tarczę, zabij widma, aby uczynić go podatnym na ataki. Aha, czyli najpierw likwidujemy tych. Kurwa, życia nie mam, świetnie. Ja pierdzielę. Kurde, to jest nierealne. Bez żyć. Ale przynajmniej zaczynamy z tego momentu, nie? Dobra, teraz to. Kurwa, nie to. Ja pierdzielę.
Było kilka prób i dostałem pomoc w postaci pancerza strażnika, więc myślę, że teraz powinno być łatwiej. W sumie powiem wam, że dobrze, bo kurde... Uciekł. Dupek jeden. Wróć. Aja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 j
Gdzieś jest. O kurde, jeszcze tego brakuje. No, nie zatrzymuj mi się. Dobra, to sobie bossu. Się zacięła? Nie. Oczy mi atakują świetnie. Co, bo też się chyba potwory w nieskończoność odnawiają, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle atakować. Kurwa, czterech? Nie, dwóch.
Panie Maś. O, zmień tą broń. Dobra, jednego nie ma. Kuźwa mać. Zajebiście. Luck.
Chyba mamy gościa. Ja pierdziu, jaka walka. Na mój rozkaz usunął mnie z tego miejsca. Nie ma potrzeby, byś odbierał mu życie. Ty decydujesz teraz o tej misji. Chyba się udało, co? No ale kilka razy mnie załatwił, nie ma co ukrywać. Konsekwencje twoich działań tutaj są nieodwracalne. Przecież ja tutaj nie będę mógł nic zdecydować raczej. Pieczone. On jest tobą z ich świata. O panie. Ciąg dalszy nastąpi w drugim dodatku. Moi drodzy, kurde. Nie wiem, czy odblokowano osiągnięcie zmiana reżimu. Następny dodatek na pewno gramy na najłatwiejszym poziomie trudności. Bo to nie jest na moje nerwy. Ja już jestem za stary, żeby się tu denerwować. No, trochę osiągnięć zdobyłem. Trochę nagród też. Najważniejsze to, że udało nam się zdobyć chyba wszystkie możliwe dostępne osiągnięcia w tym dodatku. Tak domniemywam. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedna seria z drugiego DLC. I będzie po Doomie. Także mam nadzieję, że seria się wam podobała. Escape, zapisz, wyjdź. Także tutaj chyba nic innego wam nie pokażę. The Ancient Gods Part 2 przed nami. Także to już w następnej kolejnej serii. Także oczekujcie, niebawem pojawi się kolejny film już z drugiej części. Też tam chyba przyjdzie nam pograć około 10 godzin. Może trochę mniej. Ja przesadziłem z tymi 10 godzinami. Także nie, to wszystko w tym momencie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.